Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, najwięcej opadów na północy kraju. Rano na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni, jedynie nad morzem miejscami do 13. Wiatr na południu umiarkowany, na pozostałym obszarze umiarkowany i dość silny. Na wybrzeżu okresami silny, porywisty z kierunków zachodnich. Porywy wiatru w północnej połowie kraju do 65 km na godzinę. Nad morzem i wysoko w górach do 80. Polskie Radio 24. Wszystko. 5 minut po północy jest dzisiaj 28 października, to 302 dzień roku. Imieniny obchodzą Sabina, Szymon i Tadeusz. Słońce wzejdzie 23 minuty po godzinie 7. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 24 godziny w Polsce i na świecie. A w programie m.in. jest zgoda ambasadorów z unijnych krajów na podpisanie umowy handlowej z Kanadą. Polski rząd zapewnia, że zadbał o interes Polski. Nigdy nie będzie zgody polskiego rządu, aby wprowadzać rozwiązania, które byłyby niekorzystne. Kolejna odsłona sporu o Trybunał Konstytucyjny. PiS opublikował projekt ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem. Platforma odpowiada, to próba zawłaszczenia stanowiska prezesa Trybunału. Sytuacja wróci do statusu quo, a równocześnie my będziemy pobijać. Dwa rosyjskie okręty, które mogą mieć na pokładzie broń atomową, wpłynęły na Morze Bałtyckie, poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Mariusz Gzyl, witam Państwa serdecznie i zapraszam na blisko godzinne spotkanie na antenie Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Jest zgoda ambasadorów z unijnych krajów na podpisanie umowy handlowej z Kanadą. Przedstawiciele państw członkowskich zaakceptowali belgijską deklarację wynegocjowaną dziś przez przedstawicieli rządu federalnego, regionów i społeczności językowych. To właśnie ten dokument sprawił, że Walonia wycofała weto. Oficjalnie do jutra, do północy można jeszcze zgłaszać zastrzeżenia, ale spotkanie potwierdziło, że to tylko formalność. Beata Płomecka. Ambasadorowie potwierdzili też decyzję o częściowym, tymczasowym stosowaniu umowy. Chodzi na razie tylko o część handlową. Ta inwestycyjna wejdzie w życie dopiero po ratyfikacji porozumienia we wszystkich krajach członkowskich, co zajmie zapewne kilka lat. Teraz jeszcze tylko zgoda wszystkich parlamentów regionalnych w Belgii, co też wydaje się być formalnością, i premier Kanady oraz liderzy unijnych instytucji będą mogli złożyć podpisy pod dokumentem. Rozpoczęcie unijno-kanadyjskiego szczytu, planowane na dzisiejsze popołudnie, zostało przełożone na razie na czas nieokreślony. A z nieoficjalnych informacji wynika, że politycy z Walonii wywalczyli podczas negocjacji zapis, który może być interesujący dla Polski, bo i ona obawiała się międzynarodowego arbitrażu. Do deklaracji, która ma być dołączona do umowy, wpisano, że Belgia będzie miała prawo zapytać Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czy międzynarodowy arbitraż umożliwiający pozywanie rządów przez duże korporacje jest zgodny z unijnymi traktatami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Beata Szydło zapewnia, że rząd zadbał o interes Polski. Premier przyznała jednak, że CETA nie jest umową naszych marzeń, niemniej wszystkie decyzje będą wymagały ratyfikacji. Jakiekolwiek decyzje, które będą zapadały dotyczące tej umowy w Polsce, muszą być ratyfikowane większością 2/3 głosów. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocne zabezpieczenie i na pewno nie będą, nigdy nie będzie zgody polskiego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby wprowadzać rozwiązania, które byłyby niekorzystne. Tymczasem politycy Kukiz15 i PSL są zawiedzeni wycofaniem przez Walonię weta w sprawie CETA. Za to pozytywne informacje o kompromisie odebrały PO i Nowoczesne. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej powiedziała, że wycofanie sprzeciwu otwiera drogę do podpisania tej umowy przez wszystkie kraje członkowskie. To jest dobra wiadomość dla polskich eksporterów. Przypomnę, że eksport Polski jest kilkakrotnie większy niż import, jeśli chodzi o Kanadę. To jest dobra wiadomość dla polskich klientów, którzy mają szansę na tańsze produkty. Jest to dobra wiadomość dla Unii Europejskiej, natomiast gorsza dla konkurencji, jaką są niewątpliwie Chiny, Rosja, gorsza dla Putina. Natomiast cały czas brakuje nam jednej rzeczy. W dalszym ciągu mamy fatalną politykę informacyjną tego rządu. Skrajnie inną opinię w tej sprawie ma Władysław Kosiniak-Kamysz.
Prezes PSL-u jest zdania, że na umowie stracą rolnicy, bo nie będą w stanie konkurować z wielkoobszarowym rolnictwem kanadyjskim, a rosnąca konkurencja wymusi obniżkę płac lub zatrzyma podwyżki wynagrodzeń. Kosiniak-Kamysz twierdzi też, że wejście w życie tej umowy oznacza utratę 200 tysięcy miejsc pracy w całej Europie. Rząd polski bierze za nią 100% odpowiedzialności, zgodził się bez żadnych warunków na podpisanie tej umowy, nie zgłosił zdania odrębnego, mógł wesprzeć Walonię. Moglibyśmy być dzisiaj w zupełnie innej sytuacji. Pewnie gdyby było to wsparcie poważnego kraju, jakim jest Polska w Unii Europejskiej, nie doszłoby dzisiaj do podpisania. My wciąż mamy za mało informacji od pani premier. Mówi o zabezpieczeniu interesu Polski, tylko nie wiem w jaki sposób. Poseł PO Jan Grabiec uważa, że umowę CETA trzeba jak najszybciej podpisać i ratyfikować. Z całą pewnością, jeśli chodzi o relacje pomiędzy Unią Europejską a Kanadą, wszystko zostało wyjaśnione i opóźnianie momentu ratyfikowania, uzgodnienia ostatecznego tej umowy nie służy dobrze ani polityce Unii Europejskiej, ani Kanady. Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu i poseł klubu Kukiz 15, powiedział, że wycofanie się z Walonii weta jest niedobrą wiadomością dla polskich rolników, przedsiębiorców i konsumentów. Dodał, że jego klub będzie walczył przeciw ratyfikacji tej umowy. Będziemy się domagać od rządu, żeby jak najszybciej w parlamencie znalazła się ustawa o ratyfikacji umowy CETA. Będziemy domagać się odrzucenia tej ratyfikacji, co spowoduje, że umowa CETA upadnie w Europie. Liczymy też na to, że inne parlamenty Niemiec, Francji, Słowacji, dochodzą do nas informacje, że mogą również nie zgodzić się na ratyfikację. Według senatora PiS Jana Marii Jackowskiego tryb ratyfikacji umowy, która wymaga akceptacji 2/3 głosów, wymusi liczne debaty na jej temat. Umowa wzbudza ogromne emocje i na pewno w tej chwili w Polsce odbędzie się dość szeroka debata na temat tej umowy. Na razie podpisanie będzie miało miejsce warunkowe, natomiast tak naprawdę ta umowa zostanie zrealizowana czy skonsumowana w momencie ratyfikacji przez parlamenty narodowe i tutaj będzie potrzebna ratyfikacja kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Praktycznie będzie to musiało być podjęte w konsensusie. Zdaniem rzecznika prezydenta dobrze się stało, że Walonia zmieniła zdanie w sprawie CETA. Według Marka Mazierowskiego każde porozumienie o wolnym handlu jest dobre dla wolnego handlu i rozwoju gospodarek na świecie. Jak dodał, CETA wzmacnia więzi transatlantyckie. To porozumienie zresztą wbrew wielu mitom, które wokół niego narosły, zawiera wiele obostrzeń, które gwarantują nam, że nie będzie ono, jego zapisy nie będą szkodliwe dla polskiej gospodarki, a wręcz przeciwnie. Rzecznik prezydenta uważa, że sprawa CETA niepotrzebnie wzbudziła tak liczne protesty. Dużo łatwiej jest kreować właśnie mity i przestrzegać przed tymi elementami, które mogą budzić lęk wśród polskich przedsiębiorców czy polskich konsumentów, niż wskazywać na konkretne korzyści, które z tej umowy wynikają. Ja jestem przekonany, że dobrze się stało, że Walonia, która do tej pory to porozumienie blokowała, jednak zmieniła zdanie. Jak komentował na naszej antenie Krzysztof Kokoszczyński z portalu euraktiv.pl, zgłaszane przez Walonię zastrzeżenia wobec umowy CETA były podyktowane nie tylko realnymi zastrzeżeniami względem treści porozumień, ale także częścią wewnętrznej walki politycznej w samej Belgii. Wewnętrzny system polityczny w Belgii jest bardzo złożony, bardzo podzielony. Walonia, Islandia, a także mniejsze regiony, mniejszości niemieckiej mają bardzo wiele władz, możliwości blokowania decyzji federalnych, nadrzędnych. Każda z dwóch grup etnicznych, czyli francuskojęzyczny, Walonowie i flamandzko oficjalnie, ale to jest de facto holenderskojęzyczni flamandowie, mają własne partie polityczne, są skomplikowane zasady tego, jakich partii mają wchodzić do rządu, jak mają być reprezentowane na poszczególnych szczeblach, więc tam każda ważniejsza decyzja jest de facto przedmiotem większych i mniejszych wewnętrznych negocjacji i CETA była tu oprócz oficjalnie zgłaszanych obaw także jeden z elementów tej wewnętrznej gry politycznej. Na sprawę komentowali też goście debaty Dnia Polskiego Radia 24. Wiele decyzji podejmowanych w Unii znają tylko jej urzędnicy, podkreślał Piotr Zaremba z tygodnika w sieci. Jak dodał, nie znamy szczegółów dotyczących merytorycznych zapisów CETA. Nie uczestniczymy w dyskusji, w której jeden z polskich ministrów tłumaczył, dlaczego polski rząd popiera CETA. Ale było to takie bardzo cienkie, no takie powiedziałbym na tej zasadzie, że wydaje nam się, że nie ma tam żadnych groźnych rzeczy dla polskiej gospodarki, dla polskiego rolnictwa. No ale wydaje nam się właśnie, to nie jest tak niepewne.
To zwycięstwo Unii Europejskiej, oceniał Janusz Rolicki z Patria. Kolejna rzecz nieudana o wymiarze międzynarodowym była. Nie jest to równo Brexitowi, ale coś na rzeczy było i przeciwnicy Unii zacierali z tego tytułu ręce. Ja osobiście się z tego cieszę, bo uważam, że z punktu widzenia Polski nie ma rzeczy ważniejszej niż siła Unii i nasza w niej pozycja. Cała debata dnia znajduje się na naszej stronie internetowej. Projekt ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym autorstwa posłów PiS na pewno przybliża nas do zakończenia politycznego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Powiedział tak dziś dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. To jest projekt, który m.in. uściśla zasady wyboru nowego prezesa Trybunału. Realizuje też w pewnej części zalecenia Komisji Europejskiej w tej mierze, zaznaczył. Pan prezydent ma nadzieję, że Trybunał już wkrótce będzie mógł pracować normalnie w oderwaniu do tych bieżących sporów politycznych, niestety podsycanych dzisiaj także przez pana prezesa Andrzeja Rzepińskiego, dodał. W środę na stronie internetowej Sejmu pojawił się projekt ustawy o trybie i organizacji postępowania przed Trybunałem autorstwa posłów PiS. Posłowie PO uważają, że celem zmian jest zawłaszczenie przez PiS stanowiska prezesa Trybunału. A sprawę tę komentowali goście Grzegorza Osieckiego podczas debaty dnia Polskiego Radia 24. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas kolejny spór, tym razem dotyczący wyboru prezesa Trybunału, przewidywał Piotr Zaręba z Tygodnika w sieci. Mówiąc to, chciałbym powiedzieć, że ja nie obwiniam za to jednej strony. To znaczy uważam, że pierwszym jednak punktem wyjściowym był skok na Trybunał, jakiego próbowała dokonać w poprzedniej kadencji Platforma Obywatelska z udziałem przy przyzwoleniu przynajmniej części sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A teraz czy szkodzinąc wszystkie metody, środki, które zastosował PiS, były sensowne i przybliżały do celu, to jest jeszcze inna sprawa. Straty wizerunkowe są nie do odrobienia i dziwię się postępowaniu. Pani premier Szydło mówił z kolei Janusz Rolicki z Faktu. Czy wygłasza taką ostrą jakąś wypowiedź, którą można by interpretować, że ani guzika nie oddamy? Więc w związku z tym sytuacja wróci do statusu quo ante, a równocześnie my będziemy podijali. Na całą tę debatę znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Wystarczy wejść na www.polskieradio24.pl. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości z przyczyn formalnych odłożyła zaopiniowanie przyszłorocznego budżetu Trybunału Konstytucyjnego. Według przewodniczącego komisji Stanisława Piotrowicza z PiS uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Trybunału dotycząca tego budżetu nie jest zgodna z prawem, bo podjęło ją 12 zamiast 15 sędziów. Innego zdania byli posłowie opozycji i wiceprezes Trybunału Stanisław Biernat. Piotrowicz podkreślił, że w protokole z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego w sprawie projektu budżetu jest wzmianka trzech uczestników, że zgromadzenie jest niezgodne z prawem. W związku z tym, skoro mamy bazować na dokumentach, to nie mogę bazować jako przewodniczący komisji na dokumentach, które są niezgodne z prawem. W związku z tym mój wniosek zmierza w tym kierunku, ażeby Trybunał Konstytucyjny przedłożył uchwałę, która czyni zadość wymaganiom prawnym. Według sędziego Biernata komisja sejmowa nie ma żadnych kompetencji do badania zgodności z prawem uchwał Zgromadzenia Ogólnego. To jest jakiś ultimatum, żeby zmuszać Trybunał Konstytucyjny do konwalidacji swojej uchwały, co nie jest przewidziane w przepisach. Podstawą taką, można powiedzieć, jakby przyjętą przez przewodniczącego jest tutaj opinia zewnętrzna, niezgodna z opinią Biura Analiz Sejmowych. Wyobrażam sobie, że gdyby zapytać 10 innych profesorów, to ich opinia byłaby inna. Platforma Obywatelska uznała decyzję komisji za kolejny grzech PiS wobec Trybunału Konstytucyjnego. Według posła Michała Szczerby przewodniczący Piotrowicz zablokował budżet Trybunału, posiłkując się opinią zaprzyjaźnionego eksperta. Posłowie, w szczególności Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, nie ma prawa oceniać, czy uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego
jest zgodna z konstytucją, czy też nie. Ekspert pana przewodniczącego Piotrowicza taką opinię wydał. Na jego polecenie, na jego zlecenie indywidualne w tej sprawie. No, pan profesor Banaszek z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest znanym ekspertem. To jest ekspert, który kiedyś blokował nadzór finansowy nad skokami. Piotrowicz nie kryje zastrzeżeń wobec eksperta swoich adwersarzy. No ja wiem, opozycja ma zastrzeżenia, że w dalszym ciągu nie wydaje tych opinii pan profesor Chmaj. Przez minione 8 prawie lat jedynym, który wydawał opinię tak, z której była Platforma zadowolona, to był właśnie pan profesor Chmaj. No i pewnie stąd jest problem, że teraz występuje inny profesor. Stanisław Piotrowicz poinformował, że zgromadzenie ogólne Trybunału musi się odbyć ponownie i podjąć uchwałę w sposób zgodny z prawem. Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości zaznaczył, że do samego projektu finansów Trybunału nie ma zastrzeżeń. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że brak opinii Komisji w sprawie budżetu nie wstrzymuje prac nad ustawą budżetową na przyszły rok. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł uważa, że szczepienia przeciwko grypie to jedyny sposób uniknięcia choroby. Podczas konferencji w obecności dziennikarzy i fotoreporterów minister oraz komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Komisji Europejskiej Vytenis Andriukaitis dali przykład i zaszczepili się przeciwko grypie. Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że nieobowiązkowe szczepienie jest indywidualną decyzją każdego człowieka, ale jednocześnie wyrazem odpowiedzialności. To jest tak naprawdę przede wszystkim interes każdego z nas z osobna. Pani, pana, a także mój, pana komisarza, dlatego się szczepimy. Oczywiście nie należy zapominać o tym, że szczepienie danej osoby chroni nie tylko tę osobę, ale także osoby z jej otoczenia. Więc jeśli mamy starszych rodziców, małe dzieci w swoim otoczeniu, to myśląc o ich dobru, o ich bezpieczeństwie, powinniśmy podjąć decyzję o zaszczepieniu się. Radziwiłł odniósł się też do działań ruchów antyszczepionkowych. Dowody naukowe w tym zakresie nie pozostawiają żadnej wątpliwości. Ci, którzy wątpią w to, po prostu błądzą. Ci, którzy zniechęcają do szczepienia przeciw grypie, także robią po prostu coś, co jest społecznie szkodliwe i trzeba, żeby powstał taki wspólny front przeciw temu irracjonalnemu, niepotrzebnemu i szkodliwemu ruchowi, który zniechęca ludzi do szczepienia. Minister dodał, że resort opracowuje rozwiązania, które pozwolą na objęcie refundacją także szczepionek, które nie są obowiązkowe. W ubiegłym roku przeciwko grypie zaszczepiło się niecałe 3,5% społeczeństwa. Pod tym względem jesteśmy niestety na ostatnim miejscu w Europie. Ministerstwo Rozwoju chce, by polskie firmy były bardziej zaangażowane w działalność eksportową. Obecnie blisko 2/3 naszego eksportu jest generowane przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. To nic złego, doceniamy wartość tego kapitału, ale chcemy, by pozytywny trend wzrostu polskiego eksportu odbywał się też w tym udziale rodzimych spółek, powiedział wiceminister rozwoju Radosław Domagalski, który brał udział w Kongresie Bankowości i Finansów Korporacyjnych w Warszawie. Polityka wspierania eksportu, wspierania polskich zagranicznych inwestycji, czyli wszystko, co się wiąże z ekspansją polskich firm za granicą, jest jednym z filarów planu odpowiedzialnego rozwoju, który został ogłoszony przez pana premiera Morawieckiego. Eksport jest naprawdę ważny. Chcemy angażować administrację publiczną w proces wspierania polskich firm. Radosław Domagalski mówi także o nowej strategii wspierania polskiego eksportu. Podkreślił, że jeszcze w tym roku operacyjnie zacznie działać Polska Agencja Handlu i Inwestycji. Instytucja ta ma być budowana na bazie PAIS-u. Wiceminister dodał, że bardzo ważne jest wchodzenie polskich firm na nowe rynki, na przykład w Azji. To Azja dzisiaj wyznacza te trendy globalnego wzrostu gospodarczego. My tak chcemy być, nie zapominając oczywiście również o wsparciu polskich firm w Europie, dlatego że dzisiaj 81% eksportu polskich firm trafia na rynki unijne. Co nie jest niczym złym oczywiście samo w sobie, dlatego że zawsze najłatwiej i najprościej handlować jest z bliską zagranicą, bo tam są najmniejsze ryzyka. I tam ten model zaangażowania instytucjonalnego przez administrację publiczną nie musi być już tak istotny, bo koszty przede wszystkim wchodzenia na te rynki są stosunkowo niewielkie. Wydziały promocji, handlu i inwestycji zostaną zastąpione 69 biurami handlowymi na całym świecie. Właśnie zostały ogłoszone nabory do tych przedstawicielstw. Patronem medialnym kongresu jest Polskie Radio. W Ministerstwie Środowiska powołany został Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza.
to międzyresortowy zespół, który ma na celu zmniejszenie zanieczyszczeń w atmosferze w Polsce. Dziś na pierwszym posiedzeniu spotkali się przedstawiciele Ministerstw Energii oraz Infrastruktury i Budownictwa, a także resortu edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej, mówi, że będą to cykliczne spotkania. Jest to zespół powołany decyzją pani premier w związku z tym, że w Polsce w pewnych miejscach występują problemy z powietrzem. Ten zespół składa się z ministrów właściwych do spraw energii, finansów, gospodarki, rozwoju regionalnego i kilku jeszcze innych resortów. Ten zespół będzie wspomagał działania Ministerstwa Środowiska i całej administracji samorządowej i administracji rządowej do tego, żeby jakość powietrza w Polsce się poprawiała. Należy stwierdzić, że powolutku, ale jednak jakość powietrza się poprawia. Andrzej Piotrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, mówił, że zintegrowane działania są ważne. Cel jest wspólny, to znaczy eliminacja niskiej emisji doprowadzenia do tego, żeśmy żyli w powietrzu, które jest czyste, nie truje. Chcemy zmienić sposób grzania w Polsce, w domach, na prowincji. Chcemy doprowadzić do podobnego modelu, jak jest w Europie, czyli większego wykorzystania energii elektrycznej, która jest na terenie domów czysta, i zarządzać tym, żeby ona była czysta już na poziomie profesjonalnych elektrowni, gdzie jest to prostsze, przewidywalne. Głównym celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, które wynikają z przepisów prawa unijnego, a w perspektywie do 2030 roku poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia. Większość dzieci od stycznia może stracić prawo do alimentów. A chodzi o świadczenia, które otrzymują z funduszu alimentacyjnego. Alarm w tej sprawie wszczęło Stowarzyszenie dla Naszych Dzieci. A wszystko przez wyższą pensję minimalną, mówi Dorota Herman ze stowarzyszenia. Od nowego roku nie może być ona niższa niż 2000 zł brutto. A to oznacza, że rodzic, który otrzyma takie wynagrodzenie, nie będzie już mógł starać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 2000 brutto to jest 1459 zł netto. Próg do funduszu alimentacyjnego, który uprawnia do otrzymywania tego świadczenia, nie może przekroczyć 725 zł. I na tym poziomie samotny rodzic z jednym dzieckiem przekroczy ten próg o 9 zł. Prawo do świadczeń z funduszu mają tylko te dzieci, których jeden z rodziców nie płaci alimentów, a drugi zarabia niewiele. Jeżeli próg dochodowy nie zostanie podniesiony, dzieci zostaną podwójnie skrzywdzone, dodaje Dorota Herman. Tutaj myślę, że to już jest zaostrzenie, taka kara, krzywda dziecka, no bo z jednej strony tata się nie interesuje, bądź mama, zostaje tylko z jednym rodzicem, a tu z drugiej strony też zostaje pozbawiony pomocy otrzymania ze strony państwa, z funduszu alimentacyjnego. Stowarzyszenie zbiera podpisy pod petycją, która trafi do premier Beaty Szydło na początku grudnia. W Polsce, jak wynika z danych, ponad 1 000 000 dzieci nie otrzymuje zasądzonych alimentów. Platforma Obywatelska proponuje objęcie programem 500+ wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami. Wiceprzewodnicząca klubu PO Katarzyna Mrzygłocka zapowiedziała złożenie projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Obecnie, niezależnie od dochodu, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje wszystkim rodzicom na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. W przypadku pierwszego dziecka obowiązuje kryterium dochodowe poniżej 800 zł lub 1200, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne. Próg 800 zł dotyczy też dzieci w przedziale wieku 16-18 lat z lekkim stopniem niepełnosprawności. Według posłanki PO Magdaleny Kochan świadczenie 500+ powinno przysługiwać wszystkim dzieciom niepełnosprawnym. To ma szczególny wymiar wtedy, kiedy pani premier i, jak wiemy z kuluarów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastanawia się nad formą, no nie umiem użyć innego słowa niż to właśnie, przekupowania mam, żeby donaszały i rodziły dzieci, które w badaniach prenatalnych wiadomo, że do samodzielnego życia zdolne być nie mogą. Poseł PiS Michał Dworczyk zapewnił, że wsparcie dla rodzin dzieci niepełnosprawnych jest dla rządu bardzo ważne. Jestem
przekonany, że w programie Za życiem, który jest opracowywany w tej chwili pod nadzorem pani minister Rafalskiej, takie rozwiązania wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci się znajdą. Natomiast jeśli chodzi o samą propozycję Platformy Obywatelskiej, to jak zobaczymy druk sejmowy, to wtedy będziemy mogli się odnosić. Rząd zapowiedział przedstawienie programu wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci po odrzuceniu przez Sejm obywatelskiego projektu wprowadzenia całkowitego zakazu przerywania ciąży. Polskie Radio 24. A już za chwilę na naszej antenie informacje dnia w skrócie, a powiem, mogę obiecać, wrócimy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Jest 12:30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worobiec, zapraszam. Grupy bojowe NATO, które zostaną rozlokowane na terenie Polski i państw bałtyckich, będą oddziałami gotowymi do natychmiastowej walki, powiedział w TVP Info minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Takie decyzje zapadły podczas zakończonego wczoraj spotkania ministrów obrony narodowej państw członkowskich sojuszu. To będą wojska zdolne do natychmiastowego użycia, zdolne do natychmiastowej walki. Wojska wyposażone w takie instrukcje, które sprawiają, że będą wchodziły do walki nawet bez odwołania się do artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. Minister Macierewicz dodał, że każda ewentualna agresja będzie powodować natychmiastowe wejście tych oddziałów do walki. Działania wszystkich grup bojowych ma koordynować międzynarodowe dowództwo mieszczące się w Elblągu. Władimir Putin oświadczył, że Rosja nie ma zamiaru atakować żadnego innego kraju. Na spotkaniu z ekspertami tzw. klubu Wałdajskiego, skupiającego znanych polityków i politologów z całego świata, mówił, że podtrzymywanie teorii o zagrożeniu ze strony Moskwy to sposób na osiągnięcie celów politycznych. Rosyjski prezydent skrytykował NATO za straszenie Rosją. Na Zachodzie nieustannie powtarzane są informacje o wymyślonym, mitycznym, osławionym już zagrożeniu, na przykład militarnym ze strony Rosji. Rzeczywiście, takie działania opłacają się, bo można w swoim kraju podnosić stale budżet wojskowy i pozyskiwać sojuszników. Władimir Putin powiedział też, że Rosja nie dąży do światowej dominacji, ekspansji ani do konfrontacji z kimkolwiek. Ponadto ocenił jako histeryczne doniesienia amerykańskich mediów dotyczące zamiarów ingerencji Moskwy w proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Odnosząc się do kwestii uregulowania konfliktu syryjskiego, prezydent Rosji przekonywał, że potrzebny jest międzynarodowy plan Marshalla, którym powinien zostać objęty cały Bliski Wschód. Rosyjski prezydent powiedział także, że na razie nie wybiera się na emeryturę polityczną, tym samym dając do zrozumienia, że może wystartować w kolejnych wyborach prezydenckich w 2018 roku. Włochy mają kłopoty z rozmieszczeniem imigrantów na własnym terytorium. Na wewnętrzną relokację zgadza się tylko 1/4 tamtejszych gmin. Pozostałe nie chcą o niej słyszeć, dlatego rząd zaproponował sprawiedliwe jego zdaniem rozwiązanie. Nową strategię zapowiedział minister spraw wewnętrznych Angelino Alfano. Uważa on, że najbardziej do przyjęcia będzie proporcja 3 imigrantów na 1000 mieszkańców. Nie będzie to oznaczało wykorzystania lokalnych społeczności przez nałożenie na ich barki nadmiernego ciężaru. Oświadczył Alfano, uważam, że cel ten jest realny. Problem stał się aktualny w tych dniach, gdy w małej miejscowości pod Rarą część mieszkańców protestowała przeciwko zakwaterowaniu w miejscowym schronisku 12 kobiet i 8 dzieci. Protest poskutkował i władze zaczęły obawiać się, że znajdzie naśladowców. Mówi się również o bonusie w wysokości 500 euro za każdego przyjętego uchodźcę, ale ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Marek Lener, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie.
NATO potwierdza. Dwie rosyjskie korwety mogące przenosić broń atomową wpłynęły na Morze Bałtyckie. Informacje o jednostkach płynących do obwodu kaliningradzkiego jako pierwsze podały dziś szwedzkie media. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg poinformował, że sytuacja jest monitorowana. Rosja nie bierze udziału w wyścigu zbrojeń, oświadczyła szefowa rosyjskiego Senatu Walentina Matwijenko. Polityk cytowana przez agencję Interfax przekonuje, że wydatki na obronę i bezpieczeństwo nie są nadmiernie wysokie, a jedynie odpowiadają poziomowi zagrożenia. W ubiegłym tygodniu opozycyjna Nowa Gazeta napisała, że Rosja znacznie zwiększyła wydatki na armię, jednocześnie tnąc fundusze w innych sferach budżetowych. Według dziennika część środków przeznaczonych na cele zbrojeniowe i utrzymanie struktur utajniono, nie podając do wiadomości publicznej, na co zostaną przeznaczone konkretne kwoty. Tymczasem przewodnicząca Rady Federacji Izby Wyższej rosyjskiego parlamentu zapewnia, że Rosja nie bierze udziału w wyścigu zbrojeń. W opinii Walentyny Matwijenko Moskwa nie dała się wciągnąć w ten proces. Oskarżenia, które dźwięczą z trybun NATO i innych wątpliwych platform międzynarodowych zarzucających Rosji agresję, absolutnie nie odpowiadają stanowi faktycznemu, cytuje rosyjską senator agencja Interfax. Matwijenko twierdzi, że wydatki Federacji Rosyjskiej są umiarkowane i nie szkodzą gospodarce. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rosyjski prezydent Władimir Putin skrytykował NATO za straszenie Rosją. Na Zachodzie nieustannie powtarzane są informacje o wymyślonym, mitycznym, osłabionym już zagrożeniu, na przykład militarnym ze strony Rosji. Rzeczywiście takie działania opłaca się, bo można w swoim kraju podnosić stale budżet wojskowy, pozyskiwać sojuszników dla realizacji interesów jednego państwa. Władimir Putin powiedział też, że Rosja nie dąży do światowej dominacji, ekspansji, ani do konfrontacji z kimkolwiek. Ponadto ocenił jako histeryczne doniesienia amerykańskich mediów dotyczące zamiarów ingerencji Moskwy w proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Odnosząc się do kwestii uregulowania konfliktu syryjskiego, prezydent Rosji przekonywał, że potrzebny jest międzynarodowy plan Marszala, który powinien zostać objęty cały Bliski Wschód. Rosyjski prezydent powiedział też, że na razie nie wybiera się na emeryturę polityczną, tym samym dając do zrozumienia, że może wystartować w kolejnych wyborach prezydenckich, a te mają się odbyć już w roku 2018. Do sprawy odniósł się również polski minister obrony narodowej. Jak podkreśla Antoni Macierewicz po spotkaniu ministrów obrony NATO, siły rozmieszczone na wschodniej flance będą realnym wsparciem w obliczu potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji. Grupy bojowe są rozmieszczone na flance wschodniej nie po to, żeby prowadzić manewry, nie po to, żeby prowadzić ćwiczenia, ale są tam na stałe po to, żeby być gotowym natychmiast do walki, jeżeli to będzie koniecznie. Są dla obrony i odstraszania. I myślę, że to pokazuje różnice między różnymi planami, koncepcjami, jakie były formułowane półtora roku temu czy dawniej, i tą rzeczywistością, która została ukształtowana dzięki szczytowi NATO i dzięki rozstrzygnięciu, że flanka wschodnia, ale także południowa, będą bronione przed każdym wrogiem. Różne działania prowokacyjne ze strony Federacji Rosyjskiej tylko umocniły determinację sojuszników. Wielonarodowy batalion NATO, który trafi do Polski w kwietniu, będą tworzyli żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, a także Wielkiej Brytanii i Rumunii. Już w styczniu rozpocznie się w Polsce rozmieszczenie amerykańskiej ciężkiej brygady pancernej. Parlament Europejski jest zaniepokojony pogarszającym się bezpieczeństwem w sąsiedztwie Unii. W przyjętej rezolucji stwierdził, że realne jest zagrożenie użycia broni jądrowej. Zdaniem eurodeputowanych pogorszenie relacji pomiędzy państwami posiadającymi broń jądrową, Rosją i Stanami Zjednoczonymi, jak również pomiędzy Indiami i Pakistanem czynią, że sytuacja bezpieczeństwa Unii staje się coraz bardziej napięta. Napięcie to zwiększają groźby Rosji użycia broni nuklearnej na terenie Europy. Parlament zwrócił też uwagę na niepokojące przykłady symulacji użycia takiej broni przeciwko Polsce oraz na oświadczenia wysokich rangą urzędników rosyjskich mówiących o prawie Rosji do rozmieszczenia broni jądrowej na Krymie. Parlament wezwał państwa dysponujące bronią nuklearną do ograniczenia ich roli operacyjnej i przeniesienia do magazynów.
poparł także zwołanie w 2017 roku konferencji, której celem byłoby wynegocjowanie prawnie wiążącego instrumentu zakazu broni jądrowej i prowadzącego do całkowitej jej likwidacji. Dla Polskiego Radia z Strasburga, Andrzej Weber. Ambasador Polski w Niemczech odpowiada na fałszywe jego zdaniem określenia naszego kraju pojawiające się w niemieckich mediach. W rozmowie z dziennikiem Süddeutsche Zeitung ambasador Andrzej Szubemski ustosunkował się do publikacji krytykujących działania koalicji rządzącej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego z Berlina, Wojciech Szymański. W miniony weekend na łamach Süddeutsche Zeitung ukazał się wywiad z szefami niemieckiego i francuskiego Trybunału Konstytucyjnego. Andreas Voskuhle i Laurent Fabius krytykowali w nim działania rządu w Warszawie w sprawie polskiego Trybunału. Fabius mówił, że atakowana jest podstawa państwa prawa. Voskuhle oceniał, że polski rząd idzie złą drogą. Zapowiadając wywiad, redakcja gazety pisała, że będzie w nim mowa m.in. o autokratach w Europie. W rozmowie z Süddeutsche Zeitung ambasador Przyłębski zaznaczył, że Polska nie jest krajem autokratycznym. Jak stwierdził, w Polsce zagwarantowana jest wolność prasy, a w mediach można oglądać, jak obywatele korzystają ze swojego prawa do protestu przeciwko rządowi. Süddeutsche Zeitung przypomina też wcześniejszą wypowiedź polskiego ambasadora dla portalu W Polityce, którym nazwał treść wywiadu nieodpowiedzialną i bezpodstawną krytyką Polski. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Premier Włoch Matteo Renzi przyjechał na tereny w centrum kraju, gdzie wczoraj ponownie zatrzęsła się ziemia. To niemal te same rejony, które zostały zniszczone podczas tragicznego trzęsienia 24 sierpnia, a zginęło wówczas w prawie 300 osób. Matteo Renzi zatrzymał się w miasteczku Camerino w regionie Marche nad Adriatykiem, które jest siedzibą znanego uniwersytetu założonego w 1336 roku. Rektor uczelni Flavio Corradini prosił o pomoc, aby w ciągu tygodnia wznowione zostały zajęcia i studenci, którzy opuścili miasto w środę wieczorem, mogli jak najszybciej powrócić. Premier obiecał, że zrobi wszystko, by tak się stało i potwierdził, że już dziś wyasygnowano 40 milionów euro na odbudowę zniszczeń, jakie wyrządziły trzyśrodowe wstrząsy sejsmiczne. Przepraszając, że nie zatrzyma się dłużej, by nikomu nie przeszkadzać w wypełnianiu obowiązków, szef rządu podkreślił, że jego wizyta jest wyrazem solidarności i że Italia non si fa fermare. Włoch nie zatrzyma trzęsienie ziemi. Marek Lener, Polskie Radio, Rzym. USA pierwszy raz od 25 lat wstrzymały się od głosu w sprawie rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych potępiającej amerykańskie embargo gospodarcze wobec Kuby. Przez ten czas Waszyngton zawsze wyrażał stanowczy sprzeciw. Nad rezolucją głosowali przedstawiciele 193 państw. Oprócz Stanów Zjednoczonych od głosu wstrzymał się tylko Izrael. Do takiej sytuacji doszło pierwszy raz od ostatniego ćwierćwiecza, co przyjęto gromkimi brawami. Rezolucje ONZ w tej sprawie nie są jednak wiążące, mają tylko charakter symboliczny. Jednak to kolejny krok w stronę pełnej normalizacji stosunków amerykańsko-kubańskich. W ciągu dwóch ostatnich lat prezydent Barack Obama doprowadził do pełnej współpracy dyplomatycznej obu krajów wobec Kuby. W dalszym ciągu obowiązuje jednak embargo gospodarcze. Całkowicie znieść je może tylko Kongres USA, a mający w nim większość Republikanie są jak na razie przeciwni takim rozwiązaniom. Dwa tygodnie temu administracja Baracka Obamy wstrzymała obostrzenie i zezwoliła na przywóz bez limitu kubańskich cygar i rumu, ale tylko na użytek własny. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych rośnie grupa osób zniechęconych do elit politycznych. A chodzi głównie o młodych ludzi, którzy są rozczarowani postawą głównych kandydatów w wyborach prezydenckich. Skutkiem tego może być wyjątkowo niska frekwencja w nadchodzących wyborach. O szczegółach z Nowego Jorku nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Nowojorscy dobrze wykształceni 20-30-latkowie coraz częściej mówią, że w amerykańskiej polityce potrzebna jest trzecia silna partia. I'm against both, I think. Jestem przeciwko obu kandydatom, choć Hillary to mniejsze zło. Problem nie w tej dwójce, ale w tym, że od dziesiątek lat mamy do wyboru A albo B. Powinien istnieć taki system, w którym naprawdę przyzwoity kandydat może powiedzieć, co chce zrobić, a ja będę mógł wybierać. And I'd have to choose this policy versus that. Mówi mi Justin, student z Nowego Jorku. To właśnie niezadowolenie z budzących kontrowersji kandydatur Hillary Clinton i Donalda Trumpa oraz
oraz brutalna i agresywna kampania wyborcza sprawiły, że w amerykańskich dużych miastach rośnie odsetek niezadowolonych. Politolodzy podkreślają, że obecna kampania jest inna niż wszystkie poprzednie. Nigdy jeszcze nie mieliśmy dwójki kandydatów tak bardzo nielubianych przez opinię publiczną. W dodatku nawet członkowie ich własnych partii mają mieszane uczucia. To sytuacja bez precedensu, gdy w sondażach niezadowolenie z kandydata wyraża ponad 50% osób, a teraz dotyczy to przecież obojga kandydatów. Podkreśla politolog z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku profesor Donald Kim. Eksperci nie spodziewają się, aby ewentualna trzecia silna partia mogła szybko znaleźć miejsce na scenie politycznej w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to na pewno wykluczone, że 8 listopada rekordowo wielu Amerykanów nie pójdzie do wyborów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Nowy Jork. Politolodzy szacują, że aż 1/3 wyborców jest niezadowolona z obojga kandydatów. Wyborców, którzy określają się jako niezależni, jest 43%, co jest rekordem w historii Stanów Zjednoczonych. Jeszcze raz głos prezydenta Rosji, tym razem w sprawie wyborów w USA. Władimir Putin bowiem zaprzeczył, jakoby Donald Trump, czyli republikański kandydat na prezydenta, był faworytem Moskwy. Podczas spotkania z ekspertami tzw. klubu wałdajskiego, który skupia znanych polityków i politologów z całego świata, rosyjski prezydent mówił, że takie twierdzenie to kłamstwo i dodał, że jest to obraz utworzony przez media w ramach walki obozów obojga kandydatów. Jak to się robi? Najpierw się tworzy obraz wroga w postaci Federacji Rosyjskiej, Rosji, a potem informuje się, że Trump jest naszym faworytem. To całkowite kłamstwo i fałsz. To po prostu metoda walki politycznej, sposób manipulowania opinią publiczną przed zbliżającymi się wyborami w Stanach Zjednoczonych. Władimir Putin oświadczył także, że ciężko mu było dogadać się z ustępującą administracją amerykańską, bo nie przestrzegała ona żadnych porozumień, w tym tych, które dotyczyły Syrii. Jednocześnie zapowiedział, że jest gotowy do współpracy z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych i to niezależnie od tego, kto nim zostanie. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Senegal poprze kandydaturę Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. W Warszawie odbyły się rozmowy prezydentów Polski i Senegalu. Jak powiedział prezydent Andrzej Duda, Polska liczy na poparcie nie tylko tego kraju afrykańskiego. Jesteśmy w tej chwili w trakcie kampanii. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie, także wśród krajów Afryki, gdzie Senegal zajmuje dzisiaj niezwykle istotną pozycję i w związku z tym, co oczywiste, państwa poparcie dla nas jest także poparciem kraju, który w Afryce cieszy się autorytetem, a więc ma ono ogromne znaczenie, za co jestem panu prezydentowi bardzo wdzięczny. W obecności prezydentów obu państw podpisano 5 memorandów o współpracy, m.in. w dziedzinie rolnictwa, turystyki i inwestycji. Andrzej Duda mówił, że gospodarcza współpraca Polski z Senegalem może odbywać się na wielu płaszczyznach. Budownictwo infrastrukturalne. Rozmawialiśmy o liniach kolejowych, rozmawialiśmy o autostradach, rozmawialiśmy o rurociągach. To współpraca w dziedzinie przemysłu rolnego, rolno-spożywczego można powiedzieć, a więc to maszyny rolnicze, to współpraca w dziedzinie nawozów sztucznych, która zresztą już jest rozpoczęta, dlatego że grupa Azoty jest już w tej chwili obecna w Senegalu. Tymczasem prezydent Senegalu, Macky Sall, podkreśla znaczenie polskiego rządowego programu Go Africa. Afryka to kontynent otwarty na cały świat, kontynent, który potrzebuje transferu technologii, transferu kapitału, ale który potrzebuje też dawania światu. To jest ten duch, który nazywamy win-win. Prezydenci Polski i Senegalu otworzyli też spotkanie przedsiębiorców z obu krajów. Forum gospodarcze Polska-Senegal ma poprawić wymianę handlową i zwiększyć inwestycje między naszymi krajami. Prezydent Duda powiedział podczas otwarcia, że Senegal jest bramą do Afryki. Chcielibyśmy, aby także inne polskie firmy, nie tylko te wielkie, ale też firmy średniej wielkości, a dokładowo także i mniejsze firmy, realizowały swoje interesy i rozwijały je po tej stronie świata, właśnie w Afryce Zachodniej. Senegalu. Dlaczego? Dlatego, że Senegal w swoim regionie jest państwem najbardziej stabilnym, o ugruntowanych instytucjach ustrojowych, ugruntowanej także demokracji. Prezydent Senegalu, Macky Sall, podkreślał, że priorytetami senegalskiej gospodarki nie są rozwój infrastruktury górnictwa czy energetyki. Jak dodał, to nie wszystko. Modernizacja sektora rolniczego, rozwój mechanizacji czy transformacja produkcji. Transformacja produkcja.
na obroty handlowe między Polską i Senegalem w ubiegłym roku sięgnęły ponad 70,5 miliona dolarów, a przedsiębiorcy z Namibii sprzedali tam towar o wartości przeszło 43 milionów dolarów. W tym samym czasie import z tego kraju wyniósł około 27 milionów dolarów. Tymczasem kredyty eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa mają być inaczej ubezpieczane niż dotychczas, według prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa. W 2017 roku można oczekiwać przełomu w tej sprawie. Chcemy zaproponować całkowicie nową ustawę o ubezpieczeniach eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, całkowicie zmieniając obecny model w taki sposób, aby ta ochrona ubezpieczeniowa była jak najpewniejsza z punktu widzenia przedsiębiorcy, a wchodząc w tematy techniczne, z perspektywy banku można było zastosować obniżoną wagę ryzyka, zero, bądź w przypadku ekspozycji walutowych to może być po 50%. Paweł Borys dodał, że we współczesnej gospodarce mającej charakter globalny, trudno sobie wyobrazić dużą firmę, która nie prowadzi działalności na innych rynkach w postaci eksportu lub inwestycji bezpośrednich. Już widać teraz, że te młode, innowacyjne firmy według badań ponad 50% z nich myśli od razu o swoim produkcie w kontekście międzynarodowym. To jest też oczywiście krytyczne z perspektywy budowy konkurencyjnej gospodarki, bo styczność z konkurentami z innych rynków oczywiście jest też taką siłą napędową budowania konkurencyjnych modeli biznesowych, konkurencyjnych produktów i przedsiębiorstw. Obecni na kongresie przedstawiciele resortu rozwoju, mówiąc o nowej strategii wspierania eksportu, zwrócili uwagę m.in. na to, że w inny niż do tej pory sposób będą organizowane misje gospodarcze. Lepszy ma być też dostęp do niezbędnych dla przedsiębiorców informacji. Wkrótce też ma zacząć działać Polska Agencja Handlu i Inwestycji. Najbliższa zmiana czasu mogłaby być ostatnią. Upływa bowiem ważność rozporządzenia, które zobowiązuje Polaków do przestawiania zegarków. Zakończyły się jednak prace nad przedłużeniem tych przepisów. Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, Joanna Sauter-Kunach, powiedziała, że data najbliższej zmiany czasu jest ostatnią przewidzianą przez obecne rozporządzenie. Jesteśmy w czasie procedowania nowego rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021. Odpowiedni dokument już wczoraj trafił do kancelarii premiera. Rozporządzenie czeka na podpis. Po podpisie zostanie przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw, a następnie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. W praktyce pierwszą datą przewidzianą w tym rozporządzeniu jest dzień 26 marca 2017 i to jest ten dzień, kiedy zostanie ponownie czas letni wprowadzony. W najbliższy weekend w nocy, z soboty na niedzielę, przypomnijmy, wskazówki zegarków trzeba będzie cofnąć o godzinę, czyli z trzeciej na drugą. Eksperci są podzieleni w ocenie konieczności przestawiania zegarów w Polsce. Jutro argumenty za zniesieniem tej zmiany ma przedstawić Fundacja Republikańska. Zmianę godzin reguluje ustawa o czasie urzędowym w Polsce oraz unijne przepisy. 700 wystawców z 25 krajów, spotkania z ponad 680 pisarzami, poetami i ilustratorami oraz tłumaczami. W Krakowie rozpoczęły się 20 międzynarodowe targi książki dla czytelników. Przygotowane wiele niespodzianek. Szczegóły znam Paweł Pawlica. Targi licznie odwiedzają fani literatury. No i dla dzieci, i historyczne dla męża, i kulinarna, i powieść do poczytania. Także cały spektrum, cały przekrój. Od książek przechodzimy też przez różnego rodzaju śliczne zakładki i kubki, koszulki, torby, więc tutaj jest naprawdę raj dla takich książkofilów. Targi książki uważam za otwarte. Ogłoszeniem tej oficjalnej formuły po hebrajsku rozpoczęto w Krakowie święto literatury. Właśnie Izrael jest gościem honorowym 20. edycji Targów Książki. Bardzo dobra okazja do nas pokazać i naszą literaturę, i naszą kulturę ogólnie. I jestem bardzo dumny, że jesteśmy głównym gościem Targów. Mówi ambasador Izraela w Polsce, Anna Azari. Hale Expo odwiedziło już dziś kilka tysięcy osób. Do niedzieli spodziewanych jest 70 tysięcy osób. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polski film Więzi Zofii Kowalewskiej znalazł się na tegorocznej shortliście do Oscara.
Oznacza to, że obraz ma szansę znaleźć się pośród 5 produkcji z różnych krajów nominowanych w tej kategorii. Więzi to pełna humoru, ale i ogromnie wzruszająca opowieść o zdradzie, przebaczeniu i miłości. Bohaterami są Barbara i Zdzisław, małżeństwo z 45-letnim stażem. 8 lat temu Zdzisław zostawił Barbarę i zamieszkał z inną kobietą. Zdecydował się jednak wrócić do żony. Powrót do wspólnego życia w jednym mieszkaniu okazuje się jednak dla małżeństwa trudny. Młoda reżyserka ukazuje intymny świat swoich dziadków z ogromną czułością. Dziadkowie oglądali się ze wzruszeniem, powiedziała polskiemu radiu Zofia Kowalewska. Ja też nie miałam doświadczenia żadnego, no ponieważ to pierwszy film, który nakręciłam. Dlatego ja też nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo intymnie to się może... Tak się potoczyło i jakby ten ciężar odpowiedzialności za bohaterów właściwie dotarł do mnie już po zdjęciach na etapie montażu, który był bardzo długi, ponadroczny. Po co się robi taki pitusz? Kiedy dzieci widziały, że coś takiego istnieje. Że istnieje i że się strasznie mama z tatą kochają. A oprócz więzi na skróconej liście znalazło się także 9 innych dokumentów z różnych krajów, które wybrano z listy aż 61 filmów, które zostały zgłoszone w tej kategorii. Nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone 24 stycznia. Film Więzi został zrealizowany w studiu Munka przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, a współfinansował produkcję Polski Instytut Sztuki Filmowej. Autorką zdjęć do Więzi jest Weronika Bilska. Za dźwięk odpowiadał Krzysztof Rieder. Film zmontował Jerzy Zawadzki, a producentem wykonawczym i koproducentem dokumentu jest Katarzyna Zariczny. Produkcja filmowa. W Archiwum Głównych Akt Dawnych w Warszawie odbyła się konferencja naukowa dotycząca dziedzictwa Piastów Mazowieckich. Biorą w niej udział specjaliści z różnych dziedzin nauk historycznych z ośrodków badawczych w całej Polsce. Jak mówi profesor Janusz Grabowski z Archiwum Głównego Akt Dawnych, pretekstem do zorganizowania wydarzenia jest 490. rocznica śmierci ostatniego księcia mazowieckiego. Janusza III, który zmarł tu w Warszawie na zamku 10 marca 1526 roku, a w tym roku także przypada 340. rocznica pogrzebu ostatniego w ogóle Piasta. Piasta Śląskiego, Piasta Legnickiego, Brzeskiego, Jerzego Wilhelma. Historię Piastów Mazowieckich będzie można poznać, odwiedzając wystawę przygotowaną przez Zamek Królewski. Zostaną na niej zaprezentowane rzadko udostępniane średniowieczne dokumenty wraz z pieczęciami oraz księgi pochodzące z Kancelarii Książąt Mazowieckich. Wybraliśmy najciekawsze dokumenty, tak wizualnie, jak również przekazujące ciekawe treści, mówi Rafał Mroczek, kustosz działu badań archeologicznych Zamku Królewskiego. Najciekawszym zabytkiem jest Ewangeliarz Anastazji. Nie nawet sama książka, tylko piękna oprawa. Na drewnianym podkładzie repusowane okładki srebrne. Na jednej stronie jest przedstawienie pasji z modlącą się właśnie Anastazją, a po drugiej, jeżeli dobrze pamiętam, tronujący Jezus. Dokumenty oraz zabytki prezentowane na wystawie pochodzą z kilkunastu polskich instytucji kultury. Biblioteki Narodowej w Warszawie, Archiwum Głównego Akt Dawnych, zbiorów Fundacji Czartoryski z Krakowa oraz z Muzeum Warszawy. Ekspozycja będzie prezentowana w dawnej Izbie Poselskiej Zamku Królewskiego do 4 grudnia. Przewodniczący Fundacji Watykańskiej Benedykta XVI ksiądz Giuseppe Scotti wziął udział w konferencji Jeden Świat, Wiele Kultur, która odbyła się w Bydgoszczy. By chrześcijaństwo objawiało się nie tylko w słowach, ale także w czynach. To jeden z wniosków konferencji. Spotkanie zorganizowano przez Bydgoską Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą. Ksiądz Scotti to honorowy profesor tej uczelni, a odniósł się m.in. do problemu niechęci wobec przyjmowania imigrantów muzułmanów. Tutta l'Europa in avanti a questa sfida. Cała Europa staje przed tym wyzwaniem i Polska może pomóc Europie w rozwiązywaniu tego wyzwania. Ta pomoc może płynąć z lepszego rozumienia tożsamości narodowej, tego kim się jest. To znaczy, że mamy takie piękne dziedzictwo 1050-lecia chrztu Polski. I tak jak cztery stany podtrzymują trumnę świętego Wojciecha, czyli po całe dziedzictwo Polski, cała Polska, wszystkie stany, tak dzisiaj Polska może pomóc, by wszyscy widzieli, że są potrzebni do rozwiązania tego problemu. Giuseppe Scotti otrzymał podczas spotkania od wojewody Krzyszka Walerski Orderu Zasług Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie włoskiemu duchownemu przyznał prezydent Andrzej Duda za promowanie komunikacji społecznej.
Konserwatorzy zabytków wraz ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starymi Powązkami kończą renowację XIX-wiecznej kaplicy rodziny Epsteinów. Pieniądze na jej renowację zebrano w zeszłym roku podczas kwestii powązkowskiej. Pani Wanda Siennicka, konserwator metalu, jest odpowiedzialna za pracę przy elementach okien, drzwi oraz ogrodzenia. Zostały przywiezione elementy żelibne ogrodzenia z pracowni, gdzie były wykonywane prace konserwatorskie, czyli oczyszczenie, zabezpieczenie oraz dorobienie brakujących elementów. Neorumańska kaplica warszawskich bankierów powstała w drugiej połowie XIX wieku. Ta tegoroczna kwesta ma odbyć się już w najbliższy weekend oraz we wtorek 1 listopada, a zebrane środki zostaną przeznaczone na remont Alei Katakumbowej. 24 godziny w Polsce i na świecie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mariusz Gzyl, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls Gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. I pokonuje tą moją właśnie sytuację niekorzystną, że mieszkamy. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Borowiec, zapraszam. Nowe zasady wyłaniania przedstawianych prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego przewiduje projekt grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada też, że po końcu kadencji obecnego prezesa do wyboru nowego Trybunałem pokieruje sędzia o najdłuższym łącznym stażu w Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych i administracji. Posłowie Platformy uważają, że celem zmian jest zawłaszczenie przez PiS stanowiska prezesa Trybunału. Sprawę komentowali goście debaty dnia w Polskim Radiu 24. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas kolejny spór, tym razem dotyczący wyboru prezesa Trybunału, przewiduje Piotr Zaręba z Tygodnika w sieci. Więc to chciałbym powiedzieć, że ja nie obwiniam za to jednej strony. To znaczy uważam, że pierwszym jednak punktem wyjściowym był skok na Trybunał, jakiego próbowała dokonać w poprzedniej kadencji Platforma Obywatelska z udziałem przy przyzwoleniu przynajmniej części sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast czy skądinąd wszystkie metody, środki, które zastosował PiS, były sensowne i przybliżały do celu, to jest jeszcze inna sprawa. Straty wizerunkowe są nie do odrobienia i dziwię się postępowaniu pani premier Szydło, mówi z kolei Janusz Rolicki z Faktu. Wygłasza taką ostrą jakąś wypowiedź, którą można by interpretować, że ani guzika nie oddamy. Więc w związku z tym sytuacja wróci do statusu quo ante, a równocześnie my będziemy pobijać. Całą debatę dnia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Ponad 7 godzin byli przesłuchiwani świadkowie w głośnej sprawie Aleksandra Gawronika, oskarżonego o nakłanianie do zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Jeden z nich, był więzień, który odbył karę 19 lat, zeznał, że to właśnie Gawronik wraz z ochroniarzami Elektromisu stał za zamordowaniem Ziętary. Były więzień miał się o tym dowiedzieć od samego biznesmena, kiedy byli współwięźniami w Katowicach. Zeznaniom przysłuchiwał się brat Jarosława Ziętary, Jacek. To niezwykle ważnego świadka. Wszystko teraz zależy od jego wiarygodności i od tego, jak to sąd potraktuje. Jeżeli wierzy wszystkiemu temu, co widzi dzisiejszy świadek, to jest po temacie. Natomiast pytanie, na ile jest wiarygodny, na ile, jak to sąd interpretuje. Na tyle. Świadek m.in. podał szczegóły dotyczące okoliczności zbrodni. Powiedział, że przesłuchania Ziętary miały trwać 2-3 dni w magazynach. Zeznał też, że wcześniej obronił Gawronika przed współwięźniami i tak zyskał zaufanie biznesmena. Działo się to w 2001 roku. Świadek odsiadywał wyrok za udział w gangu dokonującym zabójstw na zlecenie. Obrońca Aleksandra Gawronika, Patrycja Leśkiewicz, nie wierzy jego słowom. Jeśli chodzi o przesłuchanie przedtory, spodziewałam się po tym przesłuchaniu niczego nadzwyczajnego. Jest to świadek, który zeznaje o takich prawdopodobnych okolicznościach, że gdyby te okoliczności miały miejsce, czyli możliwość przekazywania sobie podczas spaceru przez więźnia, który ma kategorię N, tymczasowo aresztowanego, bo taki status miał wtedy Aleksander Gawronik, dokumentacji, to wówczas sądzę, że dyrektor zakładu w Katowicach nie pożegnałby się ze swoim stanowiskiem. Poza tym w zeznaniach jest bardzo dużo ścisłości, chociażby dotyczących rzekomego przemytu spirytusu piramid przez przejście graniczne w Słubicach. Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 roku. Prokuratura twierdzi, że
że został zamordowany ze względu na swoje dziennikarskie zainteresowania sferą gospodarczą początków czasu transformacji. W Warszawie z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu zorganizowano ze strażakami akcje ratowniczo-gaśnicze. Nawiązywały one do hasła kampanii Udar mózgu jest jak pożar. Im szybsze rozpoznanie i reakcja, tym mniejsze zniszczenia poczyni. Jak mówi Jan Bębenek, neurolog z Kliniki Neurologicznej Warszawskiego Instytutu Psychiatrii, najważniejsze jest szybkie rozpoznanie objawów choroby. Praktycznie zaobserwujemy, czy to u siebie, czy u innych osób, opadnięcie kącika ust, asymetrię twarzy, niewyraźną mowę, problemy z artykulacją, problemy z rozumieniem mowy, osłabienie siły mięśniowej, czyli opadanie kończyn po jednej stronie ciała, zaburzenia czucia na jednej stronie ciała, czy zaburzenia widzenia, należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe. Radosław Krawczyk, który przeszedł udar mózgu, mówi, że choroba może spotkać każdego, ale dodaje, że można poradzić sobie z jej skutkami. Ludzie generalnie sądzą, że udar to jest choroba ludzi starych. I to jest prawda w wielu przypadkach. Natomiast dotyka również ludzi znacznie młodszych. Ja miałem 35 lat, kiedy miałem udar. Po prostu przewróciłem się w centrum miasta. Byłem w stanie krytycznym przez jakiś czas, ale potem choroba zaczęła się cofać. Dzięki rodzinie bardzo szybko rozpocząłem rehabilitację. To jest kluczowe w przypadku osób po udarze mózgu. Szybko zacząłem chodzić, wróciła mi mowa. Co roku udar mózgu dotyka 70 tysięcy Polaków, a 30 tysięcy z jego powodu umiera. Turecka policja aresztowała